jest metropolitą polską, gdzie toczy się przecież walka na Ukrainie. Jesteśmy przepełnieni wdzięcznością, że się za przypisu przyszedł na parku naszej wspólnoty parafialnej i przyniósł nam ten wspaniały dar, jakim są relikwie Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy Ci, Polscy Biskupowi, za ten wspaniały dar, za obecność Księdza Biskupa pośród nas. I wierzymy, że ten właśnie dar, a także i obecność Księdza Biskupa, dzisiejsza uroczystość, już 120-lecia kultu obrazu na ułożeniu ustawiającej pomocy naszej parafii, przyczyni się do pogłębienia naszego wiary, naszego oddania się Bogu na wzór Maryi i sługi świętego Jana Pawła II, a także, że będziemy umieli naśladować ich właśnie, i Maryję, i Jana Pawła II, oddając się Panu Bogu i naszym dochodzeniu do świętości. Witam Księdza Arcybiskupa gorąco i serdecznie. Proszę Księdza Arcybiskupa o przewodniczenie na Świętej Eucharystii. Dziękujemy bardzo za słowa przywitania, jakie zostały skierowane do świętego Jana Pawła II i do nas. Cieszę się, że mogą uczestniczyć w tak pięknej i historycznej uroczystości dla Waszej wspólnoty parafialnej i przedstawiennictwo Matki Najświętszej świętego Jana Pawła II wypraszać potrzebne łaski dla naszego księdza proboszcza, dla nas tutaj zgromadzonych, całej wspólnoty parafialnej, prosząc o niej opiekę nad Wami, a także o potrzebne łaski na każdy dzień Waszego życia, zrastania w wierze.